Piknik w ramach projektu pod nazwą Dolnośląskie Dni Bezpieczeństwa tym razem odbył się w Kłodzku. W Kłodzku rozpoczynamy cykl jesienno-zimowy. Teraz będziemy po Dolnym Śląsku jeździć razem ze służbami i mówić o bezpieczeństwie. Cykliczna akcja ma na celu zwrócenie uwagi społecznej na aktualne zagrożenia w ruchu drogowym oraz promowanie prawidłowego zachowania wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego. Niestety statystyki wypadków są dosyć duże. Statystyki mówią, że niestety przekraczamy prędkość, samochody są niesprawne. Chcemy unaocznić to, że bezpieczeństwo ponad wszystko, ostrożność za kierownicą to podstawa, więc stąd ten pomysł. Jakie atrakcje przygotowane są dzisiaj dla osób odwiedzających? Dzisiaj możemy przejechać się policyjnym motocyklem, możemy sprawdzić na mobilnej stacji kontroli pojazdów stan techniczny samochodów, możemy zrobić paszport ze Strażą Graniczną. Dzisiaj wszystkie służby są do naszej dyspozycji. Dzisiaj wyjątkowo można poddać się kontroli bez żadnych konsekwencji, można sprawdzić stan techniczny pojazdu. Mamy również broszury informacyjne dla kierowców zawodowych, można zapytać o czas pracy kierowców, normy dotyczące pojazdów, czas prowadzenia i tego wszystkiego, co jest związane z transportem i ruchem drogowym. Dla dzieci, jak i zarówno dla dorosłych, mamy przygotowane sprzęt służbowy, dla dzieciaków mamy paszporty okolicznościowe, można sobie odbić odciski własnych linii papilarnych i dowiedzieć się o zawodzie Straży Granicznej. Wydarzenie ogólnie pod kątem bezpieczeństwa, wiadomo, jak zawsze, należy propagować, i szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Chcemy pokazać udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj mamy, jak widzimy, fantomy, gdzie możemy poćwiczyć i w każdej sytuacji, jaka zachodzi w życiu, możemy udzielać pomocy. Większość społeczeństwa boi się udzielić pomocy, a tu chcemy propagować, że nieudzielenie pomocy jest gorsze niż udzielenie pomocy. Czy trudne było udzielanie pierwszej pomocy? Nie, bardzo łatwe było. Na początku oczywiście robiliśmy, że najpierw oczyszczaliśmy teren wokół tego fantoma i potem odsuwaliśmy mu trochę szyję i sprawdzaliśmy, czy ten fantom oddycha. Jak nie, to zaczynaliśmy mu robić 30 uderzeń w klatkę piersiową, potem przykładaliśmy mu tą rurkę do ust i przyciskaliśmy mu i sprawdzaliśmy, czy ten fantom oddycha. Jak oddycha, to znaczy, że dobrze. Czy te inne atrakcje, które tutaj dzisiaj są, podobają ci się? Bardzo, naprawdę. No, szczególnie, że wsiadanie do tych wozów strażackich i do policyjnych i przejażdżki tym policyjnym motorem. Bardzo fajne były. Auto policyjne, straż. Był pokaz udzielania pierwszej pomocy. Jak myślisz, czy to jest ważne, żeby umieć udzielać pierwszej pomocy? Tak, bardzo ważne, bo na przykład jakby ktoś zasłabł, to trzeba zawsze mu pomóc. Fajnie było w takim aucie, gdzie byliśmy i pan pokazywał dużo rzeczy i straż też fajna. Jesienna edycja Dolnośląskich Dni Bezpieczeństwa potrwa od końca sierpnia do listopada i odbędzie się w kilku miastach Dolnego Śląska. Następne planujemy w Wałbrzychu, w Legnicy, w Lubaniu. Tak naprawdę wszystkie duże miasta Dolnego Śląska.